poniedziałek 19 listopada w Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach odbędzie się przesłuchanie Leszka Czarneckiego. Pierwotnie miało się ono odbyć dzisiaj, ale miliarder przebywa za granicą. Przesłuchanie to pokłosie jego rozmowy z Markiem Chrzanowskim. Były już szef KNF miał polecić Czarneckiemu zatrudnienie konkretnego prawnika za kwotę około 40 milionów złotych. W zamian Chrzanowski miał zapewnić o swojej przychylności. Leszek Czarnecki rozmowę nagrał, a sprawę opisała Gazeta Wyborcza. Polska jest gotowa zrezygnować z pierwotnej koncepcji Fort Trump na rzecz innej formy amerykańskiej obecności militarnej w naszym kraju, dowiedział się Onet. Według naszych źródeł zwiększenie amerykańskich sił w Polsce jest niemal pewne. Amerykanie stawiają jednak kilka warunków. Jednym z nich jest uzyskanie porozumienia z innymi państwami NATO. Osiągnięcie takiego porozumienia może jednak wcale nie być takie łatwe. Wątpliwości mają m.in. Niemcy i Francuzi. Powodem jest brak debaty w sojuszu oraz dogadywanie się Polaków z Amerykanami za plecami krajów członkowskich sojuszu. Nie wiadomo, jaką formę ostatecznie przyjmie amerykańska baza w Polsce. Liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnych pożarów w Kalifornii wzrosła do co najmniej 56, a los prawie 300 osób pozostaje nieznany. Władze oceniają, że jest to najbardziej niszczycielski pożar w historii Stanów Zjednoczonych od początku bieżącego stulecia. Walczy z nim ponad 5100 strażaków, ściągniętych często z odległych stanów. Żywioł wciąż pozostaje jednak nieopanowany. W całym stanie ponad 300 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Jak poinformowała północno-koreańska agencja prasowa, Kim Jong-un dokonał inspekcji poligonu Akademii Nauk Obrony Narodowej i obserwował test niedawno opracowanej najnowszej broni. Przywódca Korei Północnej po teście powiedział, że jest to przełom we wzmacnianiu zdolności bojowych tego państwa. Nie podano bliższych informacji o nowej broni. Według północno-koreańskich agencji była to broń strategiczna. Informacje o testach mogą wpłynąć na znajdujące się w impasie rokowania między Pjongjangiem a Waszyngtonem. Dotyczą one pozbycia się przez północno-koreański reżim arsenału nuklearnego.